Znajdujemy się pod Muzeum Miejskim w Nowej Soli, gdzie zaraz zobaczymy wyjątkową wystawę Drogi do Niepodległej. Wystawa Drogi do Niepodległej została przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie już kilka lat temu. Jest to wystawa, która prezentuje proces dochodzenia do niepodległości od początku XX wieku, kończąc na Powstaniu Wielkopolskim, którego zakończenie w 1919 roku kończyło proces odzyskiwania przez Polaków swojego państwa. Wystawa jest o tyle interesująca, że została oparta w dużej mierze na dokumentach archiwalnych oraz materiałach zdjęciowych znajdujących się w zasobach polskich muzeów i archiwów. Wystawa nie jest przepełniona treścią tekstową. Obraz tutaj odgrywa główną rolę w narracji. Wystawa jest podzielona na etapy, najważniejsze zdaniem jej twórców, które doprowadziły w latach 1914-1919 do odzyskania przez Polskę niepodległości. Można powiedzieć, że początek procesu autorzy tej wystawy widzą w wydarzeniach nawet rewolucyjnych 1905-1907 na ziemiach polskich. Następnie poprzez tworzenie organizacji paramilitarnych na terenie autonomii galicyjskiej, czyli zaboru austro-węgierskiego. I następnie bardzo szczegółowo jest przedstawiona droga polskich organizacji wojskowych i polskiego czynu zbrojnego, jak i wysiłku polityków w czasie trwania I wojny światowej. Pokazane są plansze ukazujące powstanie pierwszej kampanii kadrowej z Oleandrów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Następnie mamy historię 1., 2. i 3. Legionu Polskiego tworzonego u boku Armii Austriackiej, które biły się z państwami Antanty na terenach ziem polskich. Następnie w 1917 roku miał miejsce tzw. kryzys przysięgowy i słynne przejście frontu przez 2. Brygadę Legionów. Autorzy wystawy nie pomijają innych aspektów związanych z działalnością polskich formacji zbrojnych w czasie I wojny światowej. Ukazany jest fragment tworzenia organizacji wojskowych i udział Polaków na innych frontach, m.in. w zaborze rosyjskim. Jest mowa tutaj o Legionie Puławskim, jak i również o formacji zbrojnej u boku armii francuskiej. Po rewolucji w 1917 roku, kiedy to w Rosji utworzono polskie dywizje strzeleckie, jak i udział polskiej armii utworzonej w 1918 roku, tzw. Błękitnej Armii na froncie zachodnim, u boku armii francuskiej, amerykańskiej i angielskiej. Cały tragiczny wysiłek zbrojny Polaków, przelewanie krwi i brak świadomości, jaki będzie efekt wojny, której wynik nie był wiadomy do późnej jesieni 1918 roku. Kolejnym aspektem wystawy jest ukazanie działań i wysiłku polskich polityków w różnym okresie wojny i w różnych państwach. Próbowali oni przedstawić sprawę polską na forum międzynarodowym. Mamy też do czynienia z ukazaniem sylwetki Romana Dmowskiego, Ignacego Paradewskiego i innych polityków. Wystawa w tej kwestii jest bardzo kompletna i dająca obraz bardzo skomplikowanego i złożonego procesu, jakim było odzyskiwanie niepodległości w latach 1914-1918. Wielkim walorem wystawy jest to, że starano ukazać wszystkie etapy polskich działalności militarnych, jak i politycznych, oraz ukazuje tzw. ojców niepodległości, czyli osoby, które przyczyniły się do tego procesu.